Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o kolejnej ciekawej karcie do komputera Amiga 500. Tą kartą jest Spitfire. Jest to rozwinięcie omawianej już wcześniej przeze mnie karty autorstwa Matsego, CDTV, RAM i DE. Karta ta wygląda tak. Jak łatwo zauważyć, jest to w tym momencie czysta płytka drukowana. Oznacza to, że w tym filmie będziemy tą kartę budować. A na samym końcu mam nadzieję, że uda się ją uruchomić. Kartę budujemy na typowej czterowarstwowej płytce drukowanej. Z obydwu stron mamy układy pamięci statycznej, duży układ Xilinx CPLD, który steruje całą logiką karty. Widzimy również miejsce na procesor, stabilizator napięcia dla układu Xilinx oraz układ zarządzający taktowaniem procesora. Na płytce znajduje się również miejsce na gniazdo 2,5-calowego kontrolera IDE. Pracę zaczynamy od dokładnego odtłuszczenia płytki. Robimy to przy użyciu kawałka bibuły oraz izopropanolu. Oczyszczoną płytkę umieszczam na stoliku mikroskopu i zaczynam od nałożenia topnika. W przypadku lutowania SMD topnik jest niezwykle ważny. To musi być naprawdę dobrej jakości topnik. Umieszczam układ, który staram się teraz dobrze spozycjonować. Przy lutowaniu układów SMD zaczynam zazwyczaj od dużych układów, czyli od układów scalonych, a kończę na drobnicy. Ponieważ w ten sposób, gdybyśmy zaczęli od drobnych części typu kondensatory, rezystory, mogłoby się okazać, że uniemożliwią one nam potem dostęp grotem lutownicy do wszystkich miejsc, gdzie musimy prawidłowo przylutować. Nakładam jeszcze raz topnik. Jak widać, przed chwilą unieruchomiłem przy pomocy kilku kropelek lutowia. Unieruchomiłem układ. A teraz dokładnie nakładam na wszystkie nóżki . Do tego celu używam grota typu minifala, czyli to jest taki grot o spłaszczonym końcu z taką łezką w środku, w której zbiera się nadmiar cyny. On jest bardzo dobry właśnie do lutowania tego typu blisko położonych do siebie nóżek, ponieważ właśnie jeżeli cyny jest za dużo, to po prostu ona w tym zagłębieniu się chowa. Natomiast topnik zapewnia to, że mostki robią się niezwykle rzadko. Jeżeli oczywiście jakiś mostek się robi, zazwyczaj parę nóżek się tam połączy, nie zatrzymuję się w tym momencie, po prostu kończę lutowanie danego układu, a do mostków wracam później. Tu staram się upewnić, że jest na pewno tyle cyny, ile być powinno, nie za mało, nie za dużo. Widać, że cyna bardzo dobrze, dzięki dobremu topnikowi, bardzo dobrze tutaj zwilża nóżki i układów i ścieżki na płytce. I to samo z każdej strony układu. No, w przypadku właśnie takiej obudowy QFP, z jaką tutaj mamy do czynienia, no jest tego lutowania troszkę więcej niż gdyby to były tylko dwie strony. Kolejną rzeczą, którą trzeba tutaj przylutować, są pamięci. Znowu zacząłem od spozycjonowania. O, tutaj już przyspieszyłem, ponieważ jest to właściwie sama technika lutowania, jest dokładnie identyczna jak poprzednio. Najpierw topnik,
potem za pomocą minifali nakładam lutowie. I to samo w przypadku układu formującego sygnały taktujące procesor. No, a jeszcze mamy na sam koniec tych większych rzeczy stabilizator napięcia 3,3 V, ponieważ układ Xilinx jest układem zasilanym właśnie takim napięciem. I teraz przechodzimy do lutowania tak zwanej drobnicy, czyli kondensatorów, rezystorów, ewentualnie bezpieczników PTC czy tym podobnych elementów. Najpierw, podobnie jak w przypadku dużych układów, zaczynam od nałożenia topnika, czyli fluxa. Następnie przy pomocy pensety umieszczam sobie na płytce elementy, znaczy nie jeszcze na padach, ponieważ zaczynam od stworzenia takiej kropli cyny na jednym z padów. Następnie przy pomocy pensety łapię jedną stronę elementu, podgrzewam pad, na który właśnie nałożyłem cynę, i przyciskając za pomocą pensety do płytki, podgrzewam. I teraz już nie muszę tego przytrzymywać pensetą, ponieważ trzyma się jednego padu i mogę sobie drugi pad spokojnie przylutować. I analogiczną technikę stosuję w przypadku kolejnych elementów. Tutaj widzimy kondensatory w troszkę większym rozmiarze. Tamten pierwszy to był 0603, to jest, nie jestem akurat pewien, ale chyba 1206. O, wyciągam właśnie kondensatory z taśmy i analogicznie zaczynam od przytrzymania pensetą elementu, podgrzania pada z nałożoną cyną. Tutaj staram się bardzo dokładnie spozycjonować. Potem jeszcze dociskam, podgrzewam na chwilę. O. Jakoś strasznie nie lubię, kiedy te elementy są tak pod różnymi kątami. I ten teoretycznie nie jest to wielki problem, jak układ jest pod kątem. No ale nie wygląda to zbyt ładnie. A myślę, że sam aspekt estetyczny tego, co robimy, czym potem chwalimy się, pokazujemy kolegom, wymieniamy, nie wiem, sprzedajemy, no to musi jakoś wyglądać. No i tutaj widzimy na przyspieszeniu za pomocą tej samej techniki umieszczam kolejne drobne elementy. Na spodniej stronie płytki mamy miejsce na kolejne dwa układy pamięci. Po przylutowaniu wszystkich głównych elementów na części górnej lutuję właśnie te rzeczy na części dolnej. Po przylutowaniu układów pamięci przylutowuję w tym wypadku kondensatory. No, po przylutowaniu wszystkich elementów czas na przylutowanie już grubszych elementów mechanicznych. W tym wypadku zaczynam od przylutowania listew ze złączami do gniazda procesorowego Amigi. To już pominąłem ten etap, ponieważ w kolejnym etapie przylutowałem od góry gniazdo na procesor. Ponieważ karta ma taką konstrukcję właśnie, że w samej karcie są wbudowane piny od spodu. Przy pomocy tych pinów wkładamy ją do gniazda procesorowego. O, tutaj przez chwilę było widać te piny. O, właśnie widać. A od części, do części górnej, do gniazda
O, właśnie teraz przygotowuję gniazdo procesora. Wkładamy właśnie procesor 68000 albo 68010. Tu jeszcze widzimy miejsce na pamięć flash pomiędzy tymi dwoma rzędami pinów. Tutaj jeszcze przylutowałem złącze IDE. Po zlutowaniu wszystkiego czas na zaprogramowanie układu Xilinx. Po podłączeniu do programatora, po włączeniu programu Impact, program zobaczył układ Xilinx, przyporządkowujemy mu odpowiedni program i na samym końcu wczytujemy ten program do układu. Ja zazwyczaj jeszcze na samym końcu tak dodatkowo daję weryfikację, chociaż weryfikacja tak naprawdę jest również wykonywana w procesie programowania. Zlutowaną, zaprogramowaną kartę umieszczamy w Amidze i montujemy adapter karty SD. Oczywiście pilnujemy właściwej polaryzacji, żeby nie wsadzić tego odwrotnie. Akurat w tym wypadku, jak widać, jest to możliwe. Nie ma żadnego klucza zabezpieczającego. Tutaj zrobiłem małe cięcie, ponieważ pierwsze testy robiłem z kartą 2 GB. Z jakichś powodów ta karta nie chciała mi prawidłowo wystartować. Gdy sprawdziłem kilka innych kart, okazało się, że z kartą 8 GB nie ma najmniejszych problemów. Tutaj włączamy, już mam przygotowany system operacyjny. Widzimy, jak komputer wczytuje. Tutaj nie przyspieszam w tym momencie, żeby można było widzieć, jaki jest rzeczywiście ten czas. No i widzimy, że pojawił nam się Workbench. I możemy tradycyjnie za pomocą sysinfo sprawdzić, jaka jest prędkość działania tego sprzętu. Widzimy, że procesor 68010 i widzimy, że mamy taktowanie ponad 14 MHz, co daje nam według sysinfo 2,89 raza szybciej od Amigi 600. No, tyle rzeczywiście powinno być mniej więcej, ponieważ częstotliwość podstawowa procesora Amigi jest w tej karcie podwojona. Oczywiście możemy sobie to wyłączyć i taktować procesor za pomocą standardowych 7 MHz. Tu widzimy, że nie tylko procesor, ale również kontroler IDE troszeczkę przyspieszył w stosunku do standardowych kontrolerów IDE pracujących z procesorem 7 MHz. No nie ma w tym nic dziwnego. Szybszy procesor oznacza również szybszy transfer, przynajmniej w przypadku takich urządzeń, które posługują się transferem danych, tak zwanym PIO. Tak więc bardzo Wam dziękuję za oglądnięcie mojego kolejnego filmu. Na bliższe przyjrzenie się tej karcie znajdziemy czas wkrótce. Muszę po prostu sobie skonfigurować system WHD Load, no i wtedy tam możemy podpalać więcej testów. Możemy również sprawdzić, jak się zachowują gry pod tą konstrukcją. Tak więc dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia. Cześć.